Ajax Amsterdam jest pogrążony w największym kryzysie w historii. Jeszcze miesiąc temu zespół ze stolicy Holandii zajmował dopiero 17 miejsce w lidze. Po rzekomym powrocie do formy Ajax wydostał się ze strefy spadkowej, ale nie można mówić o żadnej stabilizacji. Sytuacja ligowa jest niezwykle ciężka, europejskich pucharów za moment może nie być, a do tego drużynę dopadła istna plaga kontuzji. W tak dramatycznej sytuacji Ajax zdecydował się na równie dramatyczne zatrudnienie nowego szkoleniowca, bo nim zostanę ja. Dzień dobry. Czas na pierwsze naprawienie, pierwsze przebudowę, pierwszy ratunek w FC24 i na tapet weźmiemy Ajax Amsterdam. Niemniej pora na pewne utrudnienie, które w przypadku Ajaxu będzie jak najbardziej uzasadnione. Co sezon zakręcimy kołem fortuny, które zadecyduje, którego zawodnika z wyjściowego składu musimy się pozbyć. Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, oficjalny bukmacher La Liga w Polsce. Na dobry początek musimy rzucić okiem na skład, który i tak będzie zdziesiątkowany przez kontuzję. Ze względu na kontuzję nie będziemy mogli korzystać do końca roku z tych piłkarzy, którzy jak sami widzicie mają tutaj zmienione numery na 90. W ten sposób będzie nam łatwiej się połapać. Więc na obecną chwilę skład, którym możemy operować, wygląda następująco i umówmy się, to nie wygląda godnie na jakikolwiek zespół aspirujący do gry w topie, a na pewno nie wygląda to godnie na Ajax Amsterdam. Budżet, jak sami widzicie, wygląda, no, niezbyt zachęcająco. Skoro budżet transferowy jest bliski zeru, no to jakiekolwiek nowe wzmocnienia, jak to tradycyjnie w przypadku Ajaxu, będą poczyniane za pośrednictwem scoutingu. Ale przede wszystkim naszym zadaniem, żeby dotrwać do tego grudnia, kiedy wrócą do nas nasi zawodnicy po kontuzjach, jest ustalenie jakiejś sensownej koncepcji taktycznej. Zatem czas na pierwsze zatrudnienia nowych trenerów. I sugerując się aktualnie zatrudnionym sztabem, gra skrzydłami to chyba będzie dla nas dobry wybór. Czas wjechać na pierwszą konferencję prasową przed inauguracją. No, morale zespołu są zdewastowane, kondycja zespołu jest zdewastowana i jak my mamy z tego wszystkiego wybrnąć, to nie wiem. Tym bardziej, że na przykład z takiego Brobeja, no to nie będziemy mogli korzystać przez 2 miesiące. Mimo to, chyba wyjazdowy remis z PSV Eindhoven, grając w dziesiątkę od 55 minuty, można uznać za sukces. Najistotniejsze jednak dla nas będzie uratowanie tej katastrofalnej sytuacji w europejskich pucharach. Nie mówię tutaj o Lidze Europy, ale ewentualnie trzecie miejsce i jeszcze Liga Konferencji, to już brzmi realniej. Oczywiście postarałem się odwzorować sytuację Ajaxu taką, jaką ma miejsce w rzeczywistości, no ale nie mam wpływu na fatalną formę AEK-u Ateny. My jednak mamy 2 punkty. Tyle, ile Ajax ma po 4 spotkaniach w rzeczywistości i tyle, ile Ajax ma dokładnie dzisiaj, kiedy wracają europejskie puchary. A skoro wracają europejskie puchary, to chciałbym wam przypomnieć o specjalnej ofercie promocyjnej, którą przygotował dla was oficjalny partner naszego kanału, czyli fuksiarz.pl. Żeby skorzystać z tej oferty, wystarczy wpłacić minimum 50 zł na wasze konto, zagrać dowolny kupon AKO o kursie wynoszącym minimum 3-0 i spokojnie, jeżeli ten kupon ci nie wejdzie, otrzymujesz 100% zwrotu. Ale jako, że Fuksiarz to oficjalny bukmacher La Liga w Polsce, przygotował jeszcze specjalną ofertę właśnie na La Liga. Darmowe 20 zł, bez względu na wysokość pierwszej wpłaty, więc koniecznie sprawdźcie ofertę. Link w opisie, pamiętajcie, że jest ona skierowana do osób pełnoletnich. W nawiązaniu do owych europejskich pucharów i powrotu Ligi Mistrzów, zwłaszcza po tej przerwie reprezentacyjnej, tak prezentuje się mój kupon, który jest tak pod znakiem obu drużyn, które strzelą bramkę, bo uważam, że to jest na tyle decydujący etap tych rozgrywek Ligi Mistrzów i grają z sobą na tyle wyrównane i zdesperowane o punkty ze drużyny, że będą strzelać, tak jak Galatasaray z United, jak PSG z Newcastle, jak Barcelona z Porto. Apkę Fuksiarza możecie oczywiście pobrać na dowolne urządzenie z Androidem czy z iOS, więc link znajdziecie w opisie. Nasz debiut w roli szkoleniowca w Ajaxu w europejskich pucharach. Gramy na Orange Velodrome i naprawdę, naprawdę spodziewam się... W sumie nie wiem, czego się spodziewam. No nie spodziewam się cudu. Nie z taką ekipą, nie z tymi kontuzjami, nie z takim wejściem w ten zespół. A Olympique Marsylia to nie bez powodu niekwestionowany lider tej grupy w Lidze Europy. I raz jeszcze Sar, dośrodkowanie w pole karne, strzał głową, Rui nas ratuje. Argentyńczyk na bramce też dopiero co wrócił po niezwykle poważnym urazie, więc wejście w skład może mu trochę zająć, niestety. Olympique Marsylia w 13 minucie wychodzi na prowadzenie. Może teraz uda się nam zmusić naszych zawodników do jakiegoś zrywu. David Rensch w
kapitalnie wtargnął w pole karne, świetna asekuracja, Mikał Tadze jeszcze oddaje do Davida Renshiego, Taylor, mamy odpowiedź w 22 minucie, ale zaledwie minutę później nie nacieszyliśmy się tym remisem zbyt długo. No nie tak sobie wyobrażałem ten debiut, zatem o ewentualną ligę konferencji zagramy w ostatniej kolejce z AEK Ateny. Kolejne starcie ligowe to mecz z Fortuną Zittard i czy teraz w końcu zacznie coś funkcjonować? Innymi słowy, nasza sytuacja w grudniu nie poprawiła się jakoś specjalnie, nadal jesteśmy zdecydowanie za nisko w tabeli. Ale grudzień oznacza, że niebezpiecznie blisko jest wizja pierwszego kręcenia kołem Fortuny. Skoro w lidze nam nie idzie, w Europie już jesteśmy upokorzeni, to może Oranje Becker będzie tymi rozgrywkami, na których warto się skupić. Ostatnie 15 minut gry Fortuna Zittard. 1-0, Kitolano w 76 minucie, no gorzej już chyba być nie może. 90 minuta na zegarze, a to znowu Fortuna Zittard atakuje, moi drodzy, niestety to się stało. W lidze 11 miejsce, w lidze Europy 4 miejsce i z pucharu Oranje Becker odpadamy przy pierwszej możliwej okazji. Tuż przed decydującym meczem w lidze Europy mamy pierwsze raporty naszych nowych skautów. I mimo iż znaleźliśmy całkiem intrygujących zawodników, to budżet jest tak zezłomowany, że nie stać nas nawet na zatrudnienie juniorów. Zajebiście. Panie Szymański, wiem, że trzeba na pana uważać, ale my mamy plan awansować do Ligi Konferencji. Zaczynamy nasze starcie o być albo nie być na europejskich arenach. Araujo asekuruje go trochę nieudolnie, Ręż jest już tam przygotowany do ewentualnej interwencji Rui Orbelin i niestety na Johan Cruyff Arena to zespół z Aten wychodzi na prowadzenie jako pierwszy. Ręż do Berhajsa, to jest szansa na świetną ekspresową odpowiedź Miku Tadze, jeszcze Klinson, ale obok bramki. Eliasson, końcówka pierwszej połowy jest nadal pod batutę, pod dyktando gości z Aten, nie tak miało to wyglądać. Teraz Araujo w polu karnym, broni Medić, jeszcze próbuje Szymański, Gacinowicz broni Rui, ratuje nas Argentyńczyk. Berhajs, 64 minuta, Vosforps jest! Nie w 65 minucie wtargnął z ławki rezerwowych i od razu się przywitał z Johan Cruyff Arena. 1-1. Akpom ma na dole Bergwijna. Czy to się wydarzy? Jest, moi drodzy, 86 minuta. Co za kontra w wykonaniu Ajaxu, Steven Bergwijn. Ale szczerze powiem, kiedy Bergwijn jeszcze zatrzymał tę piłkę przed bramką, to już byłem przekonany, że wpadnie w niego rozpędzony czy Szymański, czy bramkarz przeciwników. Tak się jednak nie stało. 90 minuta, Ateny próbują teraz jeszcze ruszyć z jakąś ostatnią kontrą, Amrabat, ale jest natychmiast zamknięty. Wygrywamy! 2-1, w końcu doczekaliśmy się zwycięstwa, które być może zapewni nam teraz grę w europejskich pucharach na wiosnę. Mam nadzieję, że teraz już wszystko zmierza w dobrą stronę. Trzecie miejsce w grupie, a w rundzie wstępnej Ligi Konferencji zmierzymy się Nordsjælland. Doczekaliśmy się także pierwszego zwycięstwa w lidze. Pozostaje nam tylko wkroczyć w styczeń i niestety przekręcić koło fortuny. Aktualnie nasz wyjściowy skład prezentuje się następująco, a ze składu wypada nasz lewy środkowy obrońca. Panie Avia, żegnamy. W rzeczywistości mecz z Vitesse Arnhem był tym spotkaniem, które dało taki impuls, a raczej dało znać, że być może Ajax wyszedł z kryzysu i teraz, moi drodzy, mamy też ważne zwycięstwo. Koniec okna transferowego oznacza jednak jedną rzecz. Do składu mogą wrócić ci kontuzjowani. I po powrocie takich postaci jak Van den Bommel, Brobbey czy Schutalo tutaj się robi naprawdę, naprawdę interesująco. Pierwszy mecz po powrocie naszych stałych bywalców, tych podstawowych zawodników, można powiedzieć. Przesunięcie Berhajsa, zobaczymy, czy to w ogóle wypali w starciu z Twente. Nie wypaliło. Zatem czas pozmieniać indywidualne plany treningowe, zatrudnić nowych trenerów i liczyć, że jakimś cudem to wszystko wypali. Ilias Dibuas, 67 punktów overalla i 89 potencjału? Facet wygląda jak mały belgijski Messi. Takiego zawodnika po prostu trzeba wprowadzać do składu. Ho, o takie wejście właśnie chodziło! Co tu się stało? To jest nieprawdopodobne, moi drodzy, ale jeżeli tak przekonująco wygrywamy,
trzecim zespołem w tabeli. To znaczy, że naprawdę coś zaczęło się dziać. Uskrzydleni tym zwycięstwem z Feyenoordem Rotterdam, ruszamy na starcie z Nordsjælland. Ale plan na ten mecz jest bardzo prosty. Wygrać. Wywalczyć zaliczkę na mecz rewanżowy i mamy to. Nordsjælland pokonane. 2-1. Forbes i Berghuis. Przy ligowych zmaganiach powoli odbijamy się od dna. 34 punkty na naszym koncie. 9 zwycięstw, 7 remisów, 7 porażek. No do czołówki brakuje nam prawie 30 punktów, ale stajemy z kolan. Berghuis ucieka tutaj Mikutadze. Dobra piłka do Forbesa, ależ on jest szybki. Mikutadze, to się musi udać. 1-0 w 12 minucie. Mikutadze! 2-0, Ajax robi ten awans. 3-0, pewny awans mamy to, moi drodzy. Poznaliśmy także wyniki losowania 1/8 finału i naszym przeciwnikiem będzie Lille. Przyszedł czas na pojedynek z liderem PSV Eindhoven. I wygrywamy 2-1. Dwie bramki Broweja. De Jong niestety nas ukuł w 84 minucie, ale to jest fenomenalna seria. Awans w lidze konferencji, wygrana z Feyenoordem Rotterdam, a teraz z PSV Eindhoven. Wraca wielki Ajax. Ograliśmy Lille, ograliśmy Utrecht, ale przegraliśmy z Nijmegen. Mimo wszystko przed rewanżem z Francuzami jesteśmy w lepszej sytuacji, a w Eredivisie już nieśmiało zaczynamy pukać do czołowej szóstki. Bergwijn, świetne przejęcie, Brobi pomylił się przy tym strzale. No nie. Jeszcze teraz odnowienia się plagi kontuzji nam brakowało, chociaż z drugiej strony to jest lekka, więc może tragedii nie będzie. Rozpędza się Lille, niestety Jonathan David w 41 minucie, mimo naszych usilnych ataków, mimo tylu prób, trafia do bramki jako pierwszy. 60 minuta spotkania, nadal wynik remisowy, ale to Lille jest w naszym polu karnym, strzał blokuje raz, drugi, jeszcze Jonathan David Rui ratuje. Nie mamy! Jak tyś tego nie trafił? 86 minuta, Lille znowu z ostatnim atakiem, strzał broni Rui, jeszcze dobitka, wybija tę piłkę jak najdalej od własnej bramki Kenneth Taylor. 90 minuta, ostatnia akcja tego meczu, Kenneth Taylor na prawej stronie, dogranie na drugą stronę, jeszcze w pole karne! Nie ma gola! Ja muszę dogrywkę w takim wypadku zobaczyć z takiej perspektywy. Mikutadze, zagranie do Berghuisa i jest gol! Jest gol! Potrzebowaliśmy właśnie takiego wejścia. Szkoda, że nie w podstawowym czasie gry. Teraz jeszcze będzie trochę nerwówki, ale być może Steven Berghuis gwarantuje nam grę w ćwierćfinale Ligi Konferencji. André, dobry przechwyt Kennetha Taylora, ale niestety Gomez też wyłuskał tę piłkę. Kabeja w polu karnym do Haraldsona, broni Rui. Gdzie my byśmy byli, gdyby nie ten bramkarz, gdyby nie ta wyleczona kontuzja? Znowu nas teraz uratował i Rui w zestawie z Bergwijnem. Jeszcze Joro, strzał, broni Kenneth Taylor. Prawdziwa obrona Częstochowy, znowu Rui nas wyratował w tej sytuacji. Fatalnie zachował się blok defensywny, ale nasz bramkarz chce zagrać w ćwierćfinale Ligi Konferencji i nas tam zabiera. Wielki, wielki Rui. Gramy w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Aha, no to zajebista lekka kontuzja, skoro ręcz wypada na 3 miesiące. Świetnie, no życzymy zdrowia, a nam powodzenia. Czy ktoś mi wyjaśni, o co chodzi z naszymi napastnikami, że każdy z nich zagrał kilka no najmniej zagrał Mikutadze, okej, okay, ale i Brobi, i Akpom zagrali sporo meczów, zwłaszcza Chuba Akpom. A wszyscy trzej poprosili o transfer, bo grają za mało. Mimo to, nasz dystans w Eredivisie do czołowej czwórki zmniejszył się do 7 oczek. Aktualnie jesteśmy na lokacie 6. Natomiast w ćwierćfinale Ligi Konferencji trudne się wylosowało. Trudne z perspektywy rewanżu. Gramy z Fenerbahce. Może jednak nie takie trudne. W rewanżu nieco trudniej. W lidze remisujemy z Go Ahead Eagles, ale wygrywamy z Almere City i zezłomowaliśmy AZ Alkmaar. Innymi słowy, jesteśmy o punkt od czołowej czwórki. I niech to będzie najlepsze potwierdzenie naszej pracy. Nagroda menedżera miesiąca wpada w nasze ręce. W półfinale Ligi Konferencji mierzymy się ze Stadrem, z którym to zremisowaliśmy 1-1 w pierwszym meczu. W ostatniej kolejce Eredivisie zmierzymy się z Bolwaj. Musimy bardzo mocno trzymać kciuki za jakieś potknięcie się Nijmegen albo Alkmaar. My zrobiliśmy swoje i to śpiewająco. Ale niestety i Nijmegen i Alkmaar wygrali swoje mecze. Jedyną szansą na europejskie rozgrywki w nadchodzącym sezonie
jest zwyciężenie w lidze konferencji. A po wyeliminowaniu Stade Rennes, naszym przeciwnikiem w finale będzie Getafe. Przed samym finałem dostosowałem się ubiorowo do menedżera i ruszamy, moi drodzy, na Stadion Europa. To nasza jedyna szansa. To jedyna szansa Ajaxu na Europę w przyszłym sezonie, na odbudowę Ajaxu, na naprawienie tego Ajaxu. Skład skoncentrowany, przygotowany. Mimo braku Davy'ego Ranch'a powinniśmy sobie poradzić. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo wprowadziliśmy naprawdę sporo zmian. Już wprowadziliśmy kilku juniorów, ale przede wszystkim założenia taktyczne, jakie udało się nam do klubu z Amsterdamu wprowadzić, zaczęły się przede wszystkim sprawdzać. Zatem, moi drodzy, rozpoczyna Borja Mayoral. Zaczynamy wielki finał. Unal w polu karnym, czy tutaj nie ma rzutu karnego, ależ zamieszanie. Piłkę jednak tam wyłuskał Szutalo. Atakujemy prawą stroną, Forbes wyprzedza Rico w tym pojedynku z Pinterskim, próba dośrodkowania. Forbes na granicy pola karnego, zagrał piłkę do Brubeja, broni jednak Dawid Suria. Forbes z piłką wtargnął tutaj na wysokości pola karnego, jest już nasz skrzydłowy, zagranie na przedpole, tutaj jest Berghuis. Forbes raz jeszcze z tą piłką, Van den Bommen do Berghuisa, Berghuis! To mogło wpaść do bramki. Brobi, dobry przechwyt, Berghuis, wycofanie tej piłki, Kenneth Taylor, zagranie do Forbesa, niezwykle jest dynamiczny i szybki nasz skrzydłowy. Forbes może zagrać tę piłkę zarówno górą, jak i dołem, na jakie rozwiązanie się zdecyduje ostatecznie nasz skrzydłowy. Na przedpole. Hej, cały czas holuje tę futbolówkę nasz boczny obrońca, który trochę przebojem wdarł się do tego składu, wykorzystując ten uraz. Van den Bommen! Ależ huknął w 43 minucie! Środkowy pomocnik, z którego przecież nie mogliśmy korzystać z jego usług aż do końcówki stycznia ze względu na te kontuzje, na te urazy, ale kiedy wrócił, to wróciła jakość do środka pola Ajaxu Amsterdam i teraz w 43 minucie pokazuje kierunek, w którym chcemy zmierzać w tym finale. Zaskoczył kompletnie Davida Sorię tym uderzeniem. 1-0 prowadzi Ajax. Ruben Garcia. Asekurujemy tą prawą stronę. Wiemy dobrze, że jest ona osłabiona przez pewne braki personalne. Na lewej stronie zagranie do Brobeja. Brobej na przedpole, znowu Van den Bommen próbował tej samej sztuki, tym razem Dawid Soria górą. W okolicy pola karnego zawodnicy Getafe na skrzydła, sekuruje tutaj Berghuis, dogranie Van den Bommen, bardzo dobrze. Zagranie do Brobeja, idzie mu tutaj w sukurs Berghuis, to jest 80 minuta, możemy teraz dobić ten gwóźdź, przypieczętować to zwycięstwo. Berghuis w polu karnym, Berghuis, Van Bommen, odbita piłka od dwóch słupków, nie ma bramki. 90 minuta, ostatnia akcja tego meczu, piłka niestety nie dał arbiter dokończyć tego. Koniec, wygrywamy Ligę Konferencji. Gramy w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Kto wie, może to jest faktycznie jedyny sposób, żeby ten fatalny sezon Ajaxu, który tak skandalicznie się zaczął, jeszcze uratować. Berghuis, kto by przypuszczał, jeszcze w październiku czy we wrześniu, że na koniec sezonu Ajax wzniesie ku górze jakieś trofeum, więc teraz wznosimy i lecimy dalej. Uuu, patrzcie na to! Cały Amsterdam zebrany, ja tam byłem! Byłem, o to, nawet tam jestem, tylko wirtualnie. Kampionen, Liga Konferencji. Pierwszy raz w sumie widzę animację z celebracji jakiegoś trofeum, więc całkiem fajnie, bardzo ładnie, elegancko. Skoro na obecną chwilę tak wygląda nasz wyjściowy skład, czas zakręcić kołem fortuny. Tym samym z naszego składu Tak, super! Najwyżej oceniony w naszej drużynie Steven Berghuis. Nie będziemy jednak specjalnie rozpaczać, ponieważ Kacprem Kozłowskim w rzeczywistości interesuje się Ajax Amsterdam po kapitalnej grze w Vitesse Arnhem, więc sprostamy tym oczekiwaniom i kupimy Kacpra. Umarł król, niech żyje król. Z wypożyczeń wrócili do nas także zawodnicy, którzy naprawdę zbudowali tam solidne liczby i będą teraz stanowić o sile naszego zespołu. Zdecydowanie zostaniemy wierni naszym strategiom z minionego sezonu, ale możemy troszeczkę poprawić sztab trenerski. No i tak poprawione statystyki wyglądają zdecydowanie lepiej. A jako że nasz zespół chce opuścić praktycznie każdy napastnik, a brakuje nam doświadczenia i prawdziwego niderlandzkiego goleadora, postanowiliśmy ściągnąć Wouta Weghorsta. Z kolei po Briana Brobeja zgłosił się Wolfsburg z całkiem sensowną ofertą. Z tak zbudowaną drużyną ruszamy zainaugurować nowy sezon Eredivisie i remisujemy 1-1.
Bramkę zdobył Taylor. Po przyzwoitym początku, no a zdecydowanie lepszym niż to wyglądało w minionym sezonie, czas na Ligę Europy. Tu rywalizujemy z Helsinkami Laskiem oraz Realem Sociedad. I już w pierwszym pojedynku Bergwijn nas poprowadził do zwycięstwa. Sami popatrzcie na ostatnie wyniki. 4 zwycięstwa pod rząd, a nawet 5 zwycięstw pod rząd. Czy będzie 6 zwycięstw z rzędu? Naprawdę robimy dobrą robotę. Zatrzymujemy się z dniem 28 listopada. I moi drodzy, zaglądamy w tabelę Eredivisie, a tutaj Ajax na fotelu lidera. Zaglądamy do grupy Ligi Europy, Ajax na pozycji lidera. Liderem w naszej drużynie niezmiennie Steven Bergwijn, zaraz za nim Kenneth Taylor, Branko van den Bomen, Forbes i tak dalej, i tak dalej. Wout Weghorst, kurczę, spodziewałem się trochę więcej po tym napastniku. Z kolei w pierwszej rundzie Oranje Becker podejmujemy na Johan Cruyff Arena Feyenoord i... no niestety, Oranje Becker chyba nie jest nam pisany. Z drugiej strony możemy się skupić na Europie i na lidze. W ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Europy jesteśmy już pewni awansu. Nie wyprzedzi nas tutaj LASK, Real Sociedad może ewentualnie to zrobić, ale awansować na pewno awansujemy. No i nawet udało się nam wygrać grupę. Ostatni mecz przed kolejnym kręceniem kołem fortuny. Ajax podejmie Vitesse. Ajajaj, remis. Szkoda, szkoda, szkoda. Tym samym rok kończymy na pozycji wicelidera, ale spokojnie, to jest tylko połowa sezonu. Tylko teraz musimy się kogoś pozbyć ze składu. Tak oczywiście wygląda nasz skład wyjściowy. O Jezu Chryste, naprawdę, no dobrze. Weghorst i tak chyba nie bardzo wypalił. Ale szczerze mówiąc żałuję, bo chciałem, żeby to była taka trochę ikona tego odcinka, żeby pokazać, że nawet z Wouta Weghorsta da się wycisnąć jeszcze wiele. W każdym razie, zagrał w 18 spotkaniach i zdobył tylko 5 bramek. No to chyba pożegnamy się bez większej złej krwi. Żegnając Wouta Weghorsta, witamy Arnauta Danjumę, wychowanek PSV Eindhoven, zasili szeregi Ajaxu Amsterdam. Drugą rundę tego sezonu zaczynamy od bezpośredniego starcia w Eindhoven z PSV i wygrywamy, a Bergwijn znowu robi wielkie rzeczy. Tym samym wracamy na fotel lidera Eredivisie. Końcówka lutego oznacza losowanie par 1/8 finału Lech Poznań! Ale jazda! Ale Lech Poznań zezłomował PSG w rundzie wstępnej. Nie no, to ja teraz się boję. Jestem w strachu przed potężnym kolejorzem. Ale jak się okazało, strach niekoniecznie był wskazany. Bergwijn, Kallström, Forbes i Bergwijn. No i raczej niczego innego nie będę się spodziewał po rewanżu na Johan Cruyff Arena. Dokładnie taki sam wynik. Kozłowski, Bergwijn i Sosa. No to skoro awansowaliśmy do ćwierćfinału, moi drodzy, to rzućmy sobie okiem na statystyki. Mamy 23 marca. W lidze jesteśmy liderem. Najwięcej spotkań rozegrał u nas Josip Szutalo, ale i Kacper Kozłowski ma bardzo dużo. Jeżeli chodzi o trafienia, no to mamy prawdziwego potwora. Z przodu Steven Bergwijn jest niesamowity, ale i Carlos Forbes przekroczył absolutnie najśmielsze oczekiwania. Arnaut Danjuma w 8 spotkaniach ma 2 bramki, 2 asysty, więc spokojnie się wprowadza do drużyny. Nazywając rzeczy po imieniu, wszystko idzie zgodnie z planem, aż miło. Aż się skończyło. Arnaut Danjuma wypada na 3 tygodnie. Zatem w ćwierćfinale Ligi Europy w jego miejsce musiał wskoczyć Mikał Tadze. Moi drodzy, zobaczmy, jak poradzimy sobie na stadion Olympique z Lazio. Poradziliśmy sobie raz jeszcze kapitalnie. Bardzo angielsko w tych ćwierćfinałach. Tottenham z United, Chelsea z Romą, Twente, Napoli, Ajax, Lazio. Więc w sumie włosko-angielsko. No i ni stąd, ni zowąd dwie drużyny holenderskie. Na Johan Cruyff Arena van den Bomen, nasz bohater z finału Ligi Konferencji, wyeliminował Lazio. Zatem gramy w półfinale. Ale zanim to końcówka rywalizacji w Eredivisie. Tutaj każdy mecz będzie niezwykle ważny. No i niestety zaczynamy od porażki z Utrechtem i czerwonej kartki Kozłowskiego. Tym samym w lidze niebezpiecznie blisko doskakuje do nas Feyenoord, z którym to gramy teraz. I nie chcę zabrzmieć zbyt pompatycznie, ale tak, uważam, że to mecz o tytuł mistrzowski. 1-0 prowadzimy po bramce Forbesa w 19 minucie, wtargnęliśmy w pole karne. O nie, 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 nie. Ręka, rzut karny. Jimenez kontra Rui. I niestety Jimenez, 1-1. Feyenoord Rotterdam, to oni atakują. Na całe szczęście Rui przytomnie. Kenneth Taylor, ależ tam ma dużo przestrzeni Dibua. Raz jeszcze Taylor wpada w pole karne, musi to zamknąć. Co robi Taylor? Jeszcze podanie Dibua, panowie. Ależ wy zepsuliście tę akcję. Tu wystarczyło rozwiązać to najprościej.
jak się tylko dało. Przez Taylora, Dibua do Danjumy, Forbes już raz w tym meczu strzelił, może powtórzyć tę sztukę. Forbes, ale tu jest przestrzeni, Forbes! Co jest grane? Jak wleciał Forbes w pole karne, to jest niepojęte, niekwestionowany bohater nie tylko tego meczu, ale ogółem tego odcinka. I warto sobie sprawdzić, możecie też to porównać w sekcji komentarzy. Zwróćcie uwagę, ile punktów overalla mieli niektórzy z tych zawodników, gdy przejmowaliśmy Ajax, a ile ma teraz. Na przykład Forbes, mający 80 już overalla na karku. Niesamowite wejście. Czy chłop dał nam tytuł mistrzowski? Mam taką nadzieję. W meczu z Go Ahead Eagles nie ma miejsca na błędy. Ależ tu się potężne półfinały Ligi Europy trafiły, szczerze. To by mogły być z powodzeniem półfinały, ale Ligi Mistrzów. Chociaż te wyglądają równie dojebanie, więc nic nie mówiłem. Ty, no Liga Konferencji wygląda też jakoś na sterydach. Skład w pełni przygotowany, skoncentrowany, wie dobrze, co ma zrobić w starciu z Napoli. No niekoniecznie to. Ligą Europy będziemy się przejmować za moment. Teraz mamy puchar do odebrania. No wielkiej fety może nie będzie, ale 2-2 w porządku. Ej, ale to co jest? Za Eredivisie takiej ładnej animacji nie ma? Może będzie na sam koniec sezonu. Najwyżej będziemy tam celebrować dwa puchary. Dokładnie z takimi nadziejami ruszamy na stadion imienia Diego Armando Maradony w Neapolu, by odwrócić ten przekorny los, by pokonać ekipę, w której gra Zieliński, Osimhen, Kvirecza, Kvaratskhelia i tak dalej, i tak dalej. Długo by wymieniać, ale my też nie jesteśmy bezzębni. My też mamy pazur, bo mamy Forbesa, Danjumę, Kozłowskiego, Taylora, Van den Bomena. To są zawodnicy, którzy potrafią grać i nagrają na naprawdę fenomenalnym poziomie. No zapomniałem wspomnieć chyba o tym najważniejszym, czyli o Bergwijnie. Wysoko z piłką jesteśmy ustawieni, okupujemy pole kanu. Forbes! 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 Proszę teraz każdy. Każdy, kto gra w tryb kariery, kupuje teraz Forbesa. Nie pożałujecie. Jezus Maria, Rui, co za obrona! I raz jeszcze rozpędzają się te wariaty z kontrą. Tu jest Kozłowski, tam jest Forbes, tu jest Sosa jeszcze podłączony do tego wszystkiego. No ten ostatni nie jest aż tak dynamiczny, ale Kozłowski, dobra piłka rozdysponowana do Chorwata. Sosa, dośrodkowanie! Forbes broni Meret. Matko Boska, to jest półfinał, jeszcze trzeba dojść do finału. Bergwijn broni Meret. Nie, przegapiłem bramkę. Jezus Maria, jak zawsze, jak się pójdzie do toalety w trakcie meczu. Nie mówcie, że to Forbes. Nie mówcie, że to Forbes, bo ja nie Forbes, oczywiście, że Forbes. Nie, no chłop jest niepoważny. Jak tak można? Naprawdę, to trzeba... Nie, teraz trzeba zachować godność w defensywie. Chryste. Nie wiem, kto spudłował, kto wybił, ale dziękuję bardzo, bo tym samym, moi drodzy, mamy rok po roku finał europejskiego pucharu i zagramy w nim z Chelsea. Tyle razy powtarzałem, że Chelsea się szanuje i jak już gra w Lidze Europy, no to przynajmniej ją wygrywa, jak każdy klub z godnością. I oczywiście, że musiało się to na mnie zemścić w taki sposób. Na pewno jakąś przewagę ma tutaj Chelsea. Dlaczego? Albo gramy na Etihad. I na tym Etihad... Co tu robi João Cancelo? Co tu robi Kepa Arrizabalaga? Co tu się dzieje? Co to jest za skład? Co wyście zrobili z moją Chelsea? Zaczynając od bramki Kepa Arrizabalaga, dalej Reece James, Gianluca Mancini, Axel Disasi, na lewej stronie Marcos Acuna, w środku pola Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Wiktor Cygankow, czyli wykupili go z Girony, Raheem Sterling, Christopher Nkunku, a na szpicy Nicolas Jackson. To okej, na ławce rezerwowych tylko taki sobie Iñaki Williams, Gavi czy Goretzka. Niestety to Londyńczycy prowadzą grę. To oni zdecydowanie zdominowali nas w tych pierwszych minutach, ale może teraz. Gra z kontry, to jest w końcu nasz styl. Mamy dynamicznie, piekielnie szybkich skrzydłowych i oni siali postrach na przestrzeni tych wszystkich wcześniejszych starć. Niezależnie od tego, czy graliśmy w lidze, czy graliśmy w Europie. Kozłowski, dogranie do Van den Bomena, czy on będzie znowu? Czy Van den Bomen będzie znowu naszym bohaterem? Nie, bo bohater jest inny! Forbes!
To jest w ogóle niepojęte. Wjeżdża między dwóch jak Messi czy Cristiano Ronaldo w prime. Ładuje taką lutę, że Arrizabalaga nawet nie zdążył się ruszyć. I tak sobie normalnie funkcjonuje z tym. Szósty gol w 13 meczach Lidze Europy. Jako skrzydłowy. Z czego wszystkie chyba strzelił w fazie pucharowej. To trzeba rozwiązać jednak w taki sposób. Kozłowski! Kozłowski broni Kepa Arrizabalagę! Rzut wolny dla De Blues, Acuña nie jednak będzie. Nkunku! Obite obramowanie, ale huknął Francuz. No w końcu się też przywitał, można powiedzieć, w tym meczu, bo było bardzo, bardzo mało widać Christophera Nkunku. Teraz jest szansa na kolejną kontrę dla Ajaxu, a to jest dla nas woda na młyn. Forbes, przepuszczenie piłki przez Taylora, Danjuma znowu do Taylora. Ten zagrywa do Bergwijna. Panowie, teraz trzeba wjechać w pole karne. Sosa, kapitalnie, możesz aj, Caicedo. Enzo Fernandez w polu karnym. Enzo Nkunku broni Rui. Kapitalna interwencja naszego bramkarza. Kolejna kontra Ajaxu. Ręcz, dośrodkowanie w pole karne. Arnaud Danjuma nie miał prawa dotrzeć do tej piłki. Nie w momencie, w którym trzech obrońców Chelsea go asekurowało. Bergwijn kapitalnie do Van Bommena. Podłączony do tego wszystkiego Sosa. Sosa, jeszcze Van Bommen! On musiał strzelić! To jest nasz człowiek od zadań specjalnych w finałach. Van den Bommen. 2-0 prowadzi Ajax w finale Ligi Europy z Chelsea. 5 minut. Tyle zostało z regulaminowego czasu gry. Cyganków! No i niestety, moi drodzy, Chelsea w końcówce się przebudziła. Byleby ta piłka jak najdłużej była w naszym posiadaniu. Van den Bommen kapitalnie do Kozłowskiego. Nie straci jej Kacper. Nie stracił. Koniec! Wygrywamy Ligę Europy. Ajax Amsterdam. Liga Konferencji. Liga Europy. No i jeszcze dorzuciliśmy Mistrzostwo Holandii tak na dokładkę. Kampeuny! Marzyło mi się swego czasu, żeby Roma José Mourinho dokonała takiej historii i rok po roku zgarnęła najpierw Ligę Konferencji, później Ligę Europy. No, nie wypalił ostatecznie ten plan. Mimo wszystko, moi drodzy, myślę, że możemy powiedzieć, że udało się nam ten Ajax wyciągnąć z tego kryzysu, no to zdecydowanie, jakby nie patrzeć, na przestrzeni dwóch sezonów. Trzy nowe trofea w ich gablocie, z czego jedno to Mistrzostwo Holandii i dwa europejskie. Ajax wrócił do Ligi Mistrzów. Ajax odzyskał tytuł Mistrzów Holandii. Mówiąc wprost, naprawiliśmy Ajax Amsterdam w FC24. No i mamy wspomnianą wcześniej animację z fetą mistrzowską. I pytanie, czy będą tam dwa puchary, czy tylko... Tak! Są dwa puchary wystawione, moi drodzy. Mamy oczywiście tarczę za ten talerz ozdobny za mistrzostwo Eredivisie. No i oczywiście puchar za zwycięstwo w Lidze Europy. Ta sztuka by się nie udała, gdyby ci zawodnicy, których widzicie tutaj na załączonym obrazku. No może niekoniecznie Remco Pasver, ale z pewnością Josip Szutalo, z pewnością Geronimo Rui, Borna Sosa, Kenneth Taylor, przede wszystkim Carlos Forbes. To jest kosmita. I ja tego kosmitę serdecznie polecam. Ma certyfikat jakości. Na przestrzeni całego sezonu najwięcej spotkań rozegrał nasz lider defensywy, Josip Szutalo. Najwięcej bramek zdobył Carlos Forbes, wyprzedzając rzutem na taśmę Bergwijna. Niesamowita forma naszych skrzydłowych, ale moi drodzy, no my graliśmy skrzydłami. To była nasza oś. No i ci skrzydłowi nam dostarczyli całą masę bramek. Kapitalna forma Branko Van den Bommena, Kennetha Taylora, no i Kacpra Kozłowskiego. Ten chłop też się rozwinął kapitalnie i wskoczył w buty Stevena Bergwijna bez zająknięcia. Berghajsa, nie Bergwijna, bo Bergwijn miał najwięcej asyst. Van den Bommen miał ich 8, Taylor 7 i tak dalej, i tak dalej. Nie udałaby się ta sztuka, gdyby nie oczywiście zdolna młodzież Ajaxu, którą wprowadzaliśmy do składu, dawaliśmy jej szansę gry. Puszczaliśmy finalnie do wyjściowej jedenastki, tak jak w przypadku Hato. No i oczywiście mamy jeszcze całą armię uzdolnionych zawodników na wypożyczeniach. Oficjalnie pierwsza naprawa w FC24 zakończona. I to spektakularnym sukcesem. A to nie jest takie oczywiste, bo ostatnio to częściej nas zwalniano. I już na sam koniec przypomnę wam raz jeszcze o ofercie specjalnej, którą przygotował dla was partner mojego kanału, czyli fuksiarz.pl. Jest ona skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich i link znajdziecie w opisie.